Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Need for Speed Underground 2 i lecimy sobie dalej z naszą karierą, z tym pięknym, czarnym autem, które nie mam za bardzo. Czy on ma ten wlot powietrza krzywy? Czy to jest, mam nadzieję, że to jest specjalnie. Ale mniejsza z wlotem, poszukajmy sobie jakiegoś wyścigu, bo przydałoby się ich troszeczkę nadrobić. Tam mam draga oraz sprint. Dociskamy. Przy okazji będę sobie teraz już większą uwagę przykładał do tego, czy nie ma tu jakichś kolorowych lamp, czyli jakichś warsztatów, czy coś w tym stylu. Bo jednak to jest bardzo ważne, a warsztaty tuningowe by się przydały. Z nimi tu jest cienko u mnie. Okej, okay, polecimy sobie najpierw na tego draga. Już dawno draga nie jechałem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ła, za bardzo tutaj zaszalałem. Okej, okay. O, widzę, że bardzo prosty drag, 1 km. Chcesz z nami wybrać udział w dragu? Lepiej zdobądź więcej koni, kiedy już będę na mecie. Upewnię się, by odmierzyć sobie czas, w jakim twoja kupa złomu, którą nazywasz samochodem, dojedzie do końca. O, widzę, że ktoś tu jest bardzo niemiły. Dobra, zapomniałem, że tu się sam bieg zmienia na jedynkę. To mam być drag, to jest w ogóle, co to jest za trasa? Co to jest za trasa w ogóle? Przecież tu nie ma gdzie jechać. Kurde, ja nie umiem na tym dragu w ogóle sterować. Początek mam dobry, tylko później popram. Jak trzeba już jakoś kierować tym autem. Okej, tu może jeszcze dobrze będę jechał. Już jest i tak piątka, więc teraz to tylko już... O kurde, tu będę. Aha, tu jest czym innym. Nitro. Dojechałeś ostatni. Gość już tam był na mecie, Head. Może to dam od nowa. I zrezygnuję. Bo jednak widzę, że na draga nie mam szans. Wygranie. No nic, pojedziemy na ten drugi tutaj wyścig, co jest. Jakiś. Przydałoby się znaleźć ten warsztat jakiś. To chyba pewnie po nagrywaniu odcinka będę jeździł po mieście i szukał. Gdzie to jest ten wyścig? Tutaj. Sprint. Sprint mogę pojechać. To jest jeszcze 350 dolców, to jest ten taki słabszy chyba. Już patrząc na te auta, to nie wygląda za kiepsko. No nic, spróbujmy. Tak, ja tu kozak bym na początku, teraz co? O, spróbujmy. Może wygram? Będzie ciężko. Jaka zmiana w ogóle nastawienia. Dlaczego oni tak szeroko poszli? Ojejku, co tu się w ogóle podziało? Jeden gdzieś tam w jeden krawężnik, drugi chciał mi zajechać drogę, ale się nie zmieścił. No i dwaj skończyli w złych warunkach. W zły sposób. Oj, wypadłem. To wszystko przez ten krzywy wlot powietrza na dachu. Dlaczego to minąć, jak to można środkiem przejechać, głupia trasa? Aha, bo ja tu mam nawrócić. Trzeci wyjazd. Bez możliwości skrócenia pod prąd. Ale to było pod prąd. Wait a minute, co to ma być? Że to jest ruch prawostronny. No mniejsza z tym, dziwne to trochę. Ale na razie najważniejsze jest, żeby nie spaprać tego zakrętu.
który z popralem. W ogóle co to było? To muszę jakoś tu wejść w ten zakręt, a nie. O, teraz było git, tylko że zapłaciłem, tak. No przydało. W ogóle ja nie dostanę tej reputacji. Kurde, spieprzacie mnie od dupy. Nitro tak w ogóle użyte już na skraju takiego już desperacji. No to już desperacja była. Dobra, mój czas jest taki, ale jak ten czas tutaj ma się do słabo. 200 reputacji, nie jest jeszcze najgorzej. Kontynuujemy zwiedzanie oczywiście. Mimo to jak słońce świeci, nie widzę stopera. Okej, okay, no to jedziemy na jakiś inny jeszcze wyścig. W ogóle jak wygląda warsztat tuningowy? Jaki on ma kolor? Niebieski, ciemny. Aha, widzę, że właśnie nic nie mam takiego. Do garażu mogę pojechać? Nie. A na URL mogę pojechać, a URL jest fajny. Ciemno-niebieskim przeszukać. Lamp ciemno-niebieskiej. Ciemno-niebieskiej lampy drogowej. Hajs. Tam jest coś niebieskiego? Nie. Tutaj zwykłe lampy, jakieś takie kiepskie. Powoli, to trzeba zwolnić. Żeby później nie wpaść w poślizg, bo to może być ślisko na chodniku. Okej, i spokojnie zajeżdżamy pod URL. Dobra, ten wyścig też jakieś na poważnie trzeba wziąć. Ohohohoho, ale ludu. A to chyba jak zwykle zresztą. No nic. I tak jestem dobrej myśli, bo akurat te wyścigi mi w miarę dobrze wypadają. Chociaż chyba nie na tej trasie. Ty, co to jest? Dziwno miałem taktykę, ale przejechałem. Oni jakby tam szybko przyspieszyli. Że nitro użyli. Jak tak, to dla mnie lepiej. Spieprzaj mi stąd. No nie, no gość się jeszcze tu stawia. Ten coś tu się zgubił. Jest taki delikatny zakręt. Tu też. I tu jest taki niemiły. Złapiemy się kolegi, żeby go troszeczkę spowolnić. I możemy jechać dalej. Dalajcie. No i jest pierwsza pozycja. Teraz tylko to utrzymać i zwiększyć przewagę, żeby reputacja ładnie weszła i jestem ustawiony. Ten wyścig, ten akurat zakręt jest dla mnie. Z tym już gorzej. No ale i tak utrzymałem tę pozycję. Pomimo tego karygodnego pokonania tego zakrętu. Ale zobaczymy jak będzie dalej, bo co nie jest najgorzej. Teraz ta pętelka. No, no, wzdłuż tej kreseczki chciał jechać, ale coś nie mogę tego utrzymać. No i tu jest ten zakręt, który gorszy. A nie, to jest ten jeszcze łagodny, później jest ten gorszy. No to jest inna trasa. Pamiętam, że na jednej co były takie reklamy, to było właśnie tak kiepsko ze mną. Więc znowu zawadziłem. Dobra, tu tak na pograniczu, tu za szeroko, ale utrzymałem się na torze. Dobra. Lecimy kolejne okrążenie, już trzecie. Za lidera jakieś punkty dostałem w ogóle. Dobra, i teraz ten nieszczęsny tutaj zakręt. O, teraz elegancko pokonany. Tylko nie wiem, czy za bardzo nie zwolniłem, bo to skombinowałem z tym hamulcem, ale chyba za mało hamulca, a w ogóle gazu nie dawałem. No nic, ale przewaga jakaś jest i w miarę się nie zmniejszyła, więc raczej jest dobrze. Teraz się spróbuję na tej linii, jednak nie dam rady. Chciałem na tej linii się utrzymać. Widzę, że tu czasami wystarczy tylko opuścić gaz i wtedy zacząć skręcać i z powrotem gaz i elegancko. O, deszcz zaczął padać, to będzie gorsza przyczepność. I wtedy automatycznie ten zakręt jest lepiej pokonany. Tak, lepiej to auto skręca. No nic, w każdym bądź razie teraz czwarty już okrążenie, ostatnie. To już tutaj się muszę postarać i na końcu sobie to nitro wykorzystać, żeby... Kurde!
sumie prędkość ta sama była. Tylko oni już mnie doganiają teraz, to już jest nie tak wesoło. No, już tu za blisko. Będzie trzeba nitro użyć przed tym. Jak nie wcześniej. To auto mi się nie rozpędza. Niedobrze. Dobra, tu jest jeszcze luzik. O, tutaj bym chciał to jakoś sprawnie pokonać. O, właśnie, tak? Teraz muszę to przewagę sobie zrobić. Do 200? Dobra. Na zakręcie z nitro fajnie wyszło. 8 punktów. To jest na punkty, to jest więcej wyścigów. O kurde. Ciekawe ile. Nie no, w każdym razie mi to pasuje, bo to fajnie się tak jeździ te URL-e. To jest akurat typ wyścigu, który lubię. Na początku zawsze przegrywam, później biorę prowadzenie i sobie tak już zostaje. Mod początkowo mam kiepską. Może przez to, że to jest że na automacie jadę. Jak ja lubię tą zmianę kamer, później nigdy nie wiem, co się dzieje nagle. Nie ma. Oj, gościu, coś kiepsko to zrobiłeś. Nie wyszło ci to najlepiej. Gdzie ja mam jechać? Tu. Zapamiętałem trochę trasy, to później się myli człowiek. To była wcześniej meta. Oho, to będzie ten łuczek znowu. Kurde. Okej, w miarę to wyszło. Ten niepotrzebny poślizg mogę to szerzej wziąć, a robić to tak łagodniej, bez niepotrzebnego tarcia tymi kołami. Okej, tutaj jest na lajcie w miarę. Trochę się zgubiłem, ale pozostałem na trasie. No, 4 sekundy różnicy, jest okej. Wow, ale ta różnica jest spora już. O, to auto się wreszcie oderwało od ziemi. Nie, żeby jakoś mi na tym zależało, bo to zacznie mi na tym zależeć, to będzie zaraz źle się to skończy. Ale fajnie, że tu coś się takiego w ogóle dzieje. Okej, to zaraz będzie ten łuk tak bardzo nielubiany przeze mnie. Spróbuję tu chyba na ręcznym zaraz. Nie, to najlepsza jest ta metoda gaz, hamulec i skręt jednocześnie. Tylko ciężko jest to utrzymać. Tak palcami to wykombinować. Jak się na strzałkach jedzie, to tak dziwnie. Wow, teraz co ja robię? Na pewno nic dobrego. Bo ta prędkość mi się troszeczkę zmniejszyła zamiast zwiększyć. Jejku, tu są aż 4 okrążenia, to się będzie dłużyć. A ja coś nie zwiększam tej przewagi, niedobrze. Muszę to naprawić. No to jak ja tak bokiem latam, to się nie dziwię, że ja nie zwiększam przewagi. Do 150 zwalniamy. I znowu się rozpędzamy. I znowu ten deszcz. On jakoś na zawołanie pada przy trzecim okrążeniu. Ale może nie będę zrzędził, tylko się skupię na tym jeździe. Dobra, nie wyszło. Nie mogłem sobie trafić w klawisz. W ten sposób oto straciłem moją tak wielką przewagę. Z 5 sekund zmieniło się do 2,5. Ale już zwiększam do 3. Także nie jest najgorzej. No ale też się nie ma czy sobie cieszyć za bardzo. Fajnie to auto teraz moje wygląda w miarę. Wow! Dobra. No i ostatnie okrążenie. Jaki długi ten wyścig. Się jedzie i jedzie. I wyskok. No, a tego już mi nie liczę, jako tak fajnie, tak z tą kamerką taką. Z przodu. I kompletnym brakiem orientacji na trasie. Może i lepiej, że tylko raz mi to tak łapie, bo jakby było... Jakbym walczył o pozycję, to wtedy by mogło być nieciekawie. Jakby mi tak zrobiło.
Najlepiej to po prostu zwolnić, najszybciej się to przejeżdża. To jest śmieszne. Chociaż nie tak najszybciej, bo przewaga się zmniejszyła. No nic. Chociaż nie, okej, jest w sumie. Ło, jak poszedłem za szeroko. Trawnik? Tego jeszcze nie było. No i jest meta. Dość duża przewaga, powinna być full reputacja. Za pierwszym, za drugim razem, to chyba jeszcze jeden. Jest 300. Nagroda pieniężna 1400. Nice! W sumie wyścig, który najłatwiej mi najlepiej mi wychodzi, a najwięcej hajsu za niego. Dobrze. Bo ja bym poszukał jakiegoś tego warsztatu może. Gdzie by tu pojechać za nim? Gdzie by to jakiś mógł być? Może tam na tym... A może gdzieś w tym miejscu coś. Ale też tu jest tak łyso. Tu mam chyba jeszcze zagrodzone. Mógłbym tam pojechać zobaczyć. Co tu jest? Drag i URL, tak? Tag. To nie... W ogóle ile mamy już minut? 16? No to wygląda. Także chyba komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.